Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Przypomnę, że oglądacie Asbiro TV, a moimi kolejnymi gośćmi jest Magdalena i Grzegorz Rytel-Kutz. Trzypokoleniowa rodzina pirotechników. A mówi się, że podobno z rodziną to tylko dobrze na zdjęciach. Jak to jest z tymi biznesami rodzinnymi i czy drugi raz, może nie drugi raz, to bo przejąłeś biznes, ale czy poleciłbyś komuś budowanie biznesu z rodziną, czy raczej odradzał po swoich doświadczeniach? Ja ogólnie jestem przeciwnikiem takich rozwiązań. I praktykującym przeciwnikiem. Generalnie uważam, że taki eksperyment równie dobrze może się udać, jak równie dobrze może się nie udać. Mówicie dzisiaj o wadach i zaletach firm rodzinnych. Może się udać, ale może się nie udać. Od czego to zależy? Bo wszystko ma swoje plusy i minusy, zapewne. Nie, to zależy od dyskusji pomiędzy członkami rodziny. Między innymi właśnie dlatego na tym wykładzie skupimy się na tym, o czym na Asbiro praktycznie się nie mówi, czyli o sukcesji. Dlatego, że w większości osób się wydaje, że sukcesja ich nie dotyczy. Natomiast sukcesja się zaczyna w momencie, kiedy zaczynamy pracować w firmie rodzinnej i dotyczy nas w momencie, w którym urodzą się dzieci, tak samo w momencie, kiedy nasi rodzice prowadzą firmę rodzinną. Ponieważ sukcesja pokazuje wszelkie wady, ale z drugiej strony wszelkie zalety firmy rodzinnej. I to tylko od nas zależy, czy jesteśmy w stanie te wady wyeliminować, a wykorzystać te zalety. No właśnie, ale jakie są wady i zalety? Bo zdaję sobie sprawę też z tego, że jeżeli rodzę się w rodzinie przedsiębiorców i odkąd wstałem, idę spać, wszędzie jest ten biznes, tak? W waszym przypadku są to fajerwerki, ciągle te fajerwerki, ciągle wyjazdy. Znaczy one są w specjalnych magazynach, one nie leżą wszędzie. Ale temat cały czas się przeplata. To zdaję sobie sprawę, że po 18-20 latach ciągle tego jako młody człowiek, to mam prawo chyba powiedzieć, rodzice, prowadźcie se to sami. Oczywiście, że tak, ale to jest właśnie decyzja młodego człowieka, tak? I na którą my jako rodzice musimy być przygotowani. Nasz syn powiedział, że on absolutnie nie chce mieć nic wspólnego z fajerwerkami, nienawidzi fajerwerków. Natomiast nasza córka powiedziała, że ona ma 9 lat i ona przejmuje firmę. I już się do tego przygotowuje. I między innymi, na przykład w związku z tym, że ona chce przejmować firmę, już się do tego przygotowuje, w związku z tym wieczorami, jak trochę dłużej pracujemy w firmie, przyjeżdża do firmy. Jeździ. 9 lat ma, do tak. Zna wszystkich pracowników, chodzi do dziewczyn na magazyn, żeby tam popatrzeć, policzyć coś, co może przełożyć, stempluje koperty. Królewska, że od samego początku w zasadzie uczysz się wszystkich tych mechanizmów, ale Grzegorz, bo ty powiedziałeś, że z jednej strony może się bardzo udać albo bardzo nie udać, tak parafrazując już. Od czego zależy? Bo tak jak powiedzieliście, wasz syn kategorycznie nie, córka mimo młodego wieku tak. Właśnie z drugiej strony jej się też może jeszcze odwiedzić. Oczywiście. Pewnie syn też jak miał 5 lat. To oczywiście synowi też się jeszcze może odwiedzić. Wróćmy do tego bardzo nie i bardzo tak. Na przykład wielu młodych ludzi oczekuje od rodziców, oddajcie mi firmę, prawda? Ja czekam czynnie, z założonymi rękoma, aż rodzice mi oddadzą firmę, bo i tak mi się należy w końcu, ktoś coś z tym musi zrobić, jednocześnie nie nabywając żadnych doświadczeń. Zamiast nabywać doświadczenia, przejmować jakieś role w firmie, które są niezagospodarowane, których nikt nie chce, albo otworzyć sobie jakąś firmę własną, gdzie można nabyć nowych, ciekawych doświadczeń, które później można zaimplementować do firmy, wykorzystać. Albo sprawdzić w praktyce, jak to jest, zrobić to samemu, a nie przejmując organizowaną część. I jeżeli człowiek podchodzi aktywnie do tego, to ten eksperyment ma szansę się udać. Jeżeli dzieci czekają czynnie, aż dostaną firmę i rodzice wiadomo, że nie chcą tej firmy oddać, bo to dziecko nie jest gotowe, no bo nic nie umie, czeka aż nie ma żadnego doświadczenia, a czeka aż będzie mogło przyjąć firmę. W momencie, kiedy głowa rodziny umiera, te dzieci potrafią przez rok położyć firmę. No tak, bo powiedziałaś, Magdaleno, o tej komunikacji, że to jest tak ważne. Z jednej strony chcemy to dziecko przygotować, z drugiej
Czy to nie jest tak, że to my jako rodzice wychowujemy te dzieci, więc to też nie jest tak, że on sam wpadnie na to, kurczę, ja może bym się zainteresował tą firmą. Jak to z tą komunikacją? Czy też nie jest tak, że im bardziej go przyciśniemy, tym bardziej on będzie się buntował? Nie, moim zdaniem nie. To jest długi proces. Tak jak mam doświadczenie swoje własne, ponieważ no, my również przejmowaliśmy firmę od rodziców, to trzeba jednak dać temu młodemu człowiekowi luz. Ja na przykład przez 4 lata pracowałam w korporacji, gdzie nabywałam doświadczeń i dopiero po 4 latach pracy w korporacji stwierdziłam, ok, jestem gotowa, żeby wrócić do firmy rodzinnej. Grzesiek przez wiele lat też mówił, że on nie będzie w ogóle pracował w firmie rodzinnej i nie jestem zainteresowany. Natomiast właśnie jeżeli te między pokoleniami potrafimy między sobą rozmawiać i uzgadniać, mówić o tym, jakie są swoje cele, to wtedy jesteśmy w stanie rzeczywiście z tej firmy rodzinnej wyciągnąć jak największe zalety. Na przykład w tej chwili mój mąż najbardziej nie lubi swojej ukochanej teściowej. Tylko, że jeżeli... Ale to jest obustronne uczucie. To jest uczucie obustronne. Natomiast jeżeli mamy jakiś poważny kryzys, to dwie osoby, które najszybciej się dogadają i ustalą coś mądrego, to są ja z teściową. No właśnie, bo zobaczcie, 3 pokolenia, jednak ten eksperyment udał się 3 razy. W takim razie, co w waszym przypadku spowodowało, że no, jednak przejęliście tą firmę, robicie to z sukcesami, jak widać zresztą nieraz się tym dzieląc również i dzisiaj. Co waszym zdaniem sprawiło, że odnieśliście sukces przy przejmowaniu firmy, czym teraz będziecie chcieli podzielić się z naszymi przedsiębiorcami, bo może zaadoptują to u siebie. Wiesz co, główną rzeczą to jest to, że właśnie bardzo często się słyszę, jak młodzi ludzie mówią, a bo mi tatuś nie chce oddać, albo bo mój tatuś się nie zgadza na coś tam. Natomiast tak naprawdę to najważniejsze jest rozmowa, zrozumienie, ale też bardzo jasne powiedzenie, słuchaj, jeżeli ty chcesz, żebym ja to przejęła czy przejął, to musisz mi dać przestrzeń i na przykład ja się zajmę tym i tym obszarem w danym momencie, a ty w takim razie daj mi na to miejsce. Tak jak Grzesiek się zajął na przykład pokazami pirotechnicznymi, ja się zajęłam na początku, jak przyszłam do firmy, księgowością, no z racji swojego doświadczenia i chciałam wyprowadzić najpierw księgowość, ustawić koszty i tak dalej, żebyśmy to wszystko monitorowali. Dopiero potem stopniowo moi rodzice rezygnowali z pewnych swoich ról, a my przejmowaliśmy te role, tak? Jak się tego uczyć, czekać, aż to dziecko samo będzie na tyle świadome? No bo tak jak sami widzicie, no, nastolatek może już nie chcieć, mimo że córka ma 9 lat, to bardzo, bardzo chce. Czy to jest tak, że czekamy, aż oni się obudzą, jakoś ich kierujemy, jakoś uczymy ich tej inteligencji emocjonalnej, że słuchaj, to jest ważne, czy zostawiamy samopas, a może się później okazać, że przez to, że zostawiliśmy samopas, nie nauczyliśmy, to też nie są. Trzeba po prostu angażować na tym, w takim zakresie, w jakim jesteśmy w stanie, rozmawiać w takim zakresie, w jakim jesteśmy w stanie. Na przykład teraz Grzesiek bardzo był dumny właśnie z tego syna, który powiedział, że on nienawidzi fajerwerków i nic nie zrobi z fajerwerkami i nie chce mieć z tym nic wspólnego. Jak my powiedzieliśmy, że nie wyrażamy zgody, ja, żeby on jechał na festiwal z Grześkiem, a później się okazało właśnie, że... Jechałem do Francji ciężarówką z materiałami i tak dalej i jechałem sam jako jeden kierowca, więc żeby było mi trochę milej, no to zaproponowałem synowi, że może by ze mną pojechał do Francji. Pojedziemy do Francji, w Alpy do Courchevel, pomożesz mi. Do pomocy, ale on... Do pomocy, ja powiedziałam, ale w zasadzie że do towarzystwa, chodź, tak. Zobaczysz przyszłość. Ja mam tam tylko wolontariuszy i pracy będzie nie tak mniej więcej po 18 godzin dziennie tylko. Tylko, tak. No. Całkiem przyzwyczajony. Tak. No i on taki był, no może bym pojechał, ale w momencie, kiedy dziadek, babcia i moja żona
powiedzieli, nie jedź tam, nie jedź, będziesz mu tylko przeszkadzał, on potrzebuje mieć tam spokojną głowę, pojechał. To jest bardzo ważne wydarzenie, a praca jest 18 godzin na dobę. No, on powiedział, jadę. Czyli jednak sposobem, jednak jest. Znaczy to nie było przemyślane, ja bardzo byłem zadowolony, że tak się potoczyło, bo mi wszyscy pomogli nieświadomie. No i o dziwo, syn się bardzo sprawdził. Nie spodziewałem się, że aż tak bardzo się sprawdzi. I na miejscu okazało się, że nie było 18 godzin na dobę, tylko było 23 godziny w śniegu, w zawiei. Bardzo i wrócił zmęczony, ale szczęśliwy. No myślę, że z nowymi przemyśleniami na pewno. Czyli jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze może mu się odbić. Mówimy bardzo dużo o wadach. No próbujemy jakoś przewidzieć. Jakie są zalety? Poza tymi oczywistymi. Dużo łatwiej się mówi o wadach. Oczywiście, ale też o wiele bardziej ciekawią. Ale jakie są zalety rodzinnych biznesów? Poza tymi oczywistymi. Wiesz co, zalet jest bardzo dużo i nawet ostatnio, jak szykowaliśmy się do tego wykładu, to pytałam inne osoby, które na przykład w pewnym momencie mówiły, nie będę nigdy pracowało z mamusią, i mówię, no to jakie ty widzisz wady, bo muszę tutaj uzupełnić te wady. No wiesz, no właściwie to ja widzę same zalety. Jakie są zalety? Jakbyście mogli wymienić? Masz olbrzymie wsparcie. Nikt nie będzie cię nigdy tak wspierał, jak twoja rodzina, zwłaszcza... Poza teściową. To właśnie chodzi o to, że teściowa też. Właśnie nawet takie osoby, które nie pracują już w firmie rodzinnej lub jeszcze nie pracują w firmie rodzinnej, tak jak właśnie przykład syna, w momencie, kiedy jest kryzysowa sytuacja, to wiesz, że wszyscy się zjednoczą i każdy będzie w stanie ci pomóc i zrobi wszystko, żeby ta firma się rozwijała. Dlatego, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że gramy do jednej bramki i że to tak naprawdę firma rodzinna i nasze życie są bardzo mocno powiązane. I nikt nie będzie pytał, ile za to będę miał albo ile będę pracował godzin. Wiadomo, że pracujemy do skutku. A jakie są ryzyka firm rodzinnych? Czy to też nie jest tak, że w sumie kilka pokoleń albo gdzieś duża część rodziny jest oparta w zasadzie o jeden ekosystem? Jakie widzicie ryzyka? No bo jeżeli 10 osób ma 10 różnych biznesów, no to wiadomo, że każdy sobie pomoże, jak coś nie wyjdzie. Tu jest chyba takie ryzyko, że no jak fajerwerki wyjdą z mody, nie daj Bóg, coś się wydarzy, afery o tym, że muszą być teraz ciche, nie ciche. Jakie są ryzyka firm rodzinnych? Biorąc pod uwagę, że duża część jednej rodziny jedzie, tak jak powiedziałeś. Znaczy ryzyko jest wtedy, jeżeli się nie dywersyfikuje swojego biznesu, prawda? My mamy jeszcze też inne. Ja też prowadzę firmę, którą prowadzę od zawsze praktycznie. Kiedy ukończyłem 18 lat, otworzyłem działalność gospodarczą pod tytułem serwis samochodowy, import samochodów, sprzedaż części wyposażenia do warsztatu, wyposażenia do wulkanizacji i to nadal działa. Ja część rozwiązań zaimplementowałem do firmy Superpower, a część rozwiązań uczę się w Superpower i też przenoszę je do tamtej firmy, która ciągle działa. Tam pracuje około 7-10 osób cały czas. Znaczy największym ryzykiem to jest to, że w pewnym momencie może dojść do konfliktu, tak? Lub właśnie nie przewidzi się odpowiednio wcześnie, nie zrobi się planu sukcesyjnego. Dlatego, że co, czy firma Superpower będzie sprzedawała fajerwerki, czy nagle się okaże, że no sorry, fajerwerki są zakazane, więc przechodzimy na coś innego, to jest jak gdyby sprawa wtórna. Natomiast jeżeli jest zgoda, że wszyscy chcemy jechać na tym wózku, grać do tej jednej bramki, to wtedy to nie ma żadnych ryzyk. Natomiast właśnie ryzyko jest wtedy, kiedy nagle okazałoby się, że się nie dogadujemy. Tutaj znamy takie firmy, że na przykład miały być przejmowane przez dzieci, ale tata miał tak silny charakter, że się nie dogadali, no i firma upadła po prostu przez to, że ani nie była odpowiednio przygotowana na sprzedaż, ani nie była odpowiednio przygotowana do sukcesji. No trzeba się na coś zdecydować, tak? Najlepiej właśnie o takich planach myśleć w momencie, kiedy firma jest w dobrej kondycji, bo żeby ją dobrze sprzedać, czy dobrze przekazywać, to musi być firma w dobrej kondycji. A to
po prostu trzeba się dogadywać. I to się wszystko sprowadza do jednego, do komunikacji. No tak, ale jak przygotować się do takiej sukcesji? Tak, żeby zrobić to z głową. I kolejne pytanie, bo tu chciałbym, żebyś ty jeszcze się wypowiedziała, Magdalena, ale żeby Grzegorz mi powiedział, twoim zdaniem, jak obserwujesz inne rodzinne, czy oparte o ten system rodzinny firmy, jakie błędy najczęściej popełniają? To jak się przygotować? Jeszcze 2-3 słowa, Magdaleno, do tej sukcesji, tak żeby zrobić to tak, żeby no jednak w rok nasze dzieci nie pogrzebały tego, co... No trzeba się przygotować, tak jak na przykład u nas, no proces sukcesji trwał 10 lat, czyli... Jak to wygląda dla kogoś, kto nigdy nie miał z tym do czynienia? Pierwsze i najważniejsze pytanie to jest to pytanie, które musi sobie zadać Nestor, czyli czy ja jestem gotowy do tego, żeby przekazać swoją firmę, czy zrezygnować z pracy w swojej firmie na przykład w ciągu następnych 10 lat. Mhm. I jak widzę siebie po tym, jak skończę pracę w firmie, mhm, następnie zastanowić się, czy mam odpowiednich sukcesorów, a jeżeli nie mam odpowiednich sukcesorów, to w jaki sposób chcę się rozstać z firmą? Czy ją sprzedam pracownikom? Czy wprowadzę zarząd zewnętrzny? Czy ją sprzedam zewnętrznemu inwestorowi? Ale to jest proces. To nie można się obudzić nagle i powiedzieć: OK, dzisiaj jestem gotowy do sukcesji i chcę ją zakończyć w ciągu roku. Nie, to się nie uda. Samo na przykład szykowanie firmy do sprzedaży to jest minimum 3 lata. Wprowadzanie do firmy dzieci to jest minimum 5 lat. Więc to jest pierwsze. Drugie pytanie, jeżeli już rzeczywiście myślimy o sukcesji, to jest myślenie o tym, czy sukcesorzy, czy mam sukcesorów i czy ci sukcesorzy są gotowi na to, żeby przejąć firmę. Kiedyś dzieciom, znaczy kiedyś rodzicom się wydawało i nadal to pokutuje, że jeżeli mam dziecko, to znaczy, że mam sukcesora. A to wcale nie jest prawda, bo możemy mieć 10 dzieci i żadne nie będzie się nadawało do tego, żeby przejąć rolę przedsiębiorcy, i wtedy trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Tylko trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście mam sukcesora, a jeżeli go mam, no to muszę go odpowiednio wprowadzić do firmy. Zarówno techniczne, jak i komunikacyjne. Tak, się i uzgodnić z nim poszczególne etapy, bo o tym też czasami zapominamy, że to jest proces dwustronny. Jedna i druga strona musi chcieć, i sukcesor musi chcieć wejść do firmy, a Nestor musi chcieć przekazać firmę. Grzegorzu, na pewno obserwowałeś takie firmy, zresztą też wspominałeś, które świetnie funkcjonują, przejmują dzieci, rok, dwa, firmy nie ma. Twoim zdaniem, jakie najczęstsze błędy są popełniane, poza tymi technicznymi, tak jak tutaj Magdalena powiedziała, jak to przygotować, ale gdzie... Znaczy najczęstszym błędem w tym przypadku jest to, że dziecko nie jest przygotowane do przejęcia firmy i dziecku wydaje się, że ma wszelkie kompetencje, żeby zarządzać firmą, no bo co to jest podejmowanie decyzji, tak, nie, tak, nie, tak, nie. Gdyby to było takie proste, robiłby to komputer, prawda? Ale dzieci myślą, przejmę majątek, przejmę firmę i będę decydował. 2-3 godziny przyjdę, powiem tak, nie, tak, nie, podpiszę papiery, no i potem pójdę sobie, będę miał jakieś sprawy do załatwienia. Może być tak, jak powiedziałem, że właśnie dziecko przejmie firmę i położy. Może być, że rodzic kładzie firmę i mówi: jestem już tak chory, tak stary, zmęczony, że już nie chcę dłużej tej firmy prowadzić. Bierzcie i róbcie sobie wszystko, co z nią chcecie. Znam też taki przypadek, gdzie małżeństwo poświęciło rok zabójczej pracy, poświęcili oszczędności i tak dalej. Jak firma postawili na nogi, to ojciec ozdrowiał. Okej. A mentalnie, czy zauważasz wśród, no nie wiem, znajomych albo w ogóle polskich przedsiębiorców, że jesteśmy przygotowani albo coraz lepiej przygotowani na prowadzenie firm rodzinnych? Czy jednak gdyby ktoś teraz miał wybór, bo część z nas po prostu jakby jest w danym stanie, musi na niego zareagować, gdyby mieli wybór, poleciłbyś jednak: OK, buduj firmę rodzinną, zacznij z żoną,
dokoptuj dzieci, szwagra i pozostałe osoby, bo to faktycznie w ostatecznym rozrachunku wychodzi lepiej, czy byś powiedział nie, z rodziną na zdjęciach? Nikomu nie polecę takiego rozwiązania. Każdy musi podjąć tą decyzję samodzielnie, tak jak podejmuje decyzję o małżeństwie, podejmuje różne życiowe decyzje, to musi być jego własna decyzja i bardzo możliwe, że będzie słuszna. Okej, to na koniec w takim razie inaczej zadam pytanie. Czy obserwując chociażby azbirowych przedsiębiorców, myślisz, że są z roku na rok coraz bardziej gotowi na to, czy właśnie wręcz odwrotnie, są na tyle świadomi ryzyk i zagrożeń, że próbują od tego odchodzić? Azbiro nie jest dobrym przykładem, bo akurat... Sporo firm rodzinnych. Lepszym przykładem jest Stowarzyszenie Firm Rodzinnych, gdzie o tym się bardzo dużo mówi i są szkolenia, gdzie przygotowuje się zarówno dzieci, jak i rodziców, są zajęcia, są spotkania, gdzie można się dowiedzieć o problemach innych, od innych dzieci, od innych rodziców. Mówi się o tych samych rzeczach, ale mówi to ktoś inny, mówi to inne dziecko, mówi to inny rodzic. Nie ma bagażu negatywnych, nagromadzonych emocji, który może wybuchnąć z zupełnie błahego powodu, tak? Bo w firmach rodzinnych, w rodzinach jednak krytyka boli dużo bardziej. Zwrócenie uwagi jest dużo bardziej kosztowne emocjonalnie, tak? No i o tym dzisiaj, mam nadzieję, na wykładzie będziecie starali się jak najwięcej powiedzieć. Mam nadzieję, że też zaszczepicie właśnie do Azbiro ten element tych spotkań, o których powiedziałeś. Ze względu na to, że to nie jest sztuką położyć biznes, sztuką jest, żeby właśnie przetrwał tak długo jak was, czego wam życzę. Moi drodzy, moi kolejni goście, wam życzę powodzenia na wykładzie i mam nadzieję, że ta mentalność, uda się ją zmieniać. Albo po prostu uświadomić tym, którzy próbują w to wejść, że może to nie do końca jest dobry pomysł bez przygotowania. No i kwestia komunikacji, która zaczyna być bardzo kluczowa. Dziękuję wam za mile spędzony czas, krótka przerwa i wracamy na Azbiro TV.